Tomek pod odcinkiem z bitwami na żywo z E50M zostawił taki komentarz. Jak nie cierpię, jak na Dębinie top med jedzie do miasta, zamiast walczyć o most. Nic dziwnego, że przegrali. Po pierwsze, po drugiej stronie mamy dwa mausy. Więc moim zdaniem dobrym zagraniem jest podjechanie w okolice miasta, żeby je oklepać na przejeździe, ponieważ są to wolne czołgi i jest to mnóstwo darmowych uszkodzeń dla nas, jak i polepszanie sytuacji w mieście dla naszej drużyny. Po drugie, wiem doskonale, jakie są schematy na tej mapie i pojechanie na wodę z górnej bazy najczęściej jest ogromnym ryzykiem. Niszczyciele na górze nie będą was wspierać, jeśli będziecie walczyć o podstawowe pozycje, przez co bardzo często ten najważniejszy ogień krzyżowy jest przegrywany. I najgorsze tutaj jest to, że nie macie kompletnie drogi ucieczki i giniecie. Zobaczcie, potężny chieftain bezradny, bez żadnej drogi ucieczki. A następnie strzelasz sobie za darmo do wszystkich czołgów, które próbują uciekać, bo zdają sobie sprawę, że nie utrzymają tej flanki. Nie wierzysz? To kolejny przykład. Najpierw wyciągasz czołgi z prawej, one są bezradne, a potem korzystasz z pozycji i wyciągasz kolejne, które również są bezradne i bez drogi ucieczki. Po trzecie, każdy może pojechać tam, gdzie chce. No i znowu...